Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jakiś pijak się tu kręci, dawaj tutaj. Naprawdę? Przecież go nawet nie uderzyłem, tylko się zamachnąłem. Chciałem go zdzielić, ale znowu go nie mogę uderzyć. Nieźle. Tam jakaś wielka awantura, no bo ktoś podpalił budynek. Ciekawe, kto to zrobił. Ja nie wiem. Ale muszę stąd jechać już, bo muszę załatwić parę spraw. Dobra. W sumie niepotrzebne mi to przecież. Przecież znacznik już tam jest. I... Tam niektórzy ludzie są zadowoleni, że to się pali, więc dla mnie spoko. Dla mnie naprawdę spoko. Jedźmy powoli, tu podejrzany typ idzie. Tak mi się wydaje, że tu właśnie podejrzany typ był. Choć niektórzy ludzie tak się tutaj nazywają. Mają ksywy. To nieważne, no. W każdym razie jedziemy do tego szpiega, zobaczymy, co on tam wymyśli. Trochę mi głupio, że tak oszukiwałem tego naszego starego znajomego, ale z drugiej strony to jakoś nie pałałem do niego nigdy sympatią, więc może mu się należało. Tak dziwnie wyszło, bo on jakby, no niby zły człowiek, niby taki dość przebiegły, ale z drugiej strony jakieś tam zasady miał i żadnego wałka na nas nie zrobił. Ale może dlatego nie zrobił wałka, bo wcześniej już go pokaraliśmy i się trzymał po prostu jakoś w miarę na dystans. Kurde, trudno powiedzieć. Dobra. Co tutaj się będzie działo w takim razie? Coś? Aha. Dobra, mam dać sygnał, tylko... Tylko jak mam dać ten sygnał, bo ja nie pamiętam już, pewnie trzeba tu zgasić coś albo coś, albo nie. O! Daj szpiegowi sygnał do spotkania, używając wiedźmińskich zmysłów, znajdź umówione miejsce i zostaw tam świętą księgę. Aha, czyli po prostu mam to znaleźć. To chyba skrytka, o której była mowa. Dobra. Jest ten łeb, wszystko ma napisane, ale wiecie. Jak powinien pojawić się na zamurzu przed północą. Dobra. Okej. Więc trzeba tam pojechać po prostu. Chodź, koniu mój. No, gdzie zniknęła? Się teleportowała w ogóle. Wcina trawę. Ja ją połamałem, na trawę wcina. Niech będzie. O, jakiś dzieciak się tu uczy walki. Patykiem. Patykiem się uczy. Staw się w umówionym miejscu o północy. Czyli jedziemy tam, przemedytujemy do północy i zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że coś konkretnego się wreszcie dowiemy. Kolejna miła pani tutaj sobie idzie z spacerkiem. Bardzo w pożądalu. Jakiś miły pan. Może właśnie idzie szukać jakiejś miłej pani. Kto tam wie? Znowu ten koleś będzie nawijał. Wieczny ogień. No, to są kapłani wiecznego ognia. Nawijać, szukać tutaj wiernych. Mniejsza z nimi. O, mogę sprintować? Nie. Jaki podatek? Męczą znowu ludzi. Prób. No mi tutaj mogę naprawdę szybko jechać. To mi się podoba. Okej, to już tutaj. Tylko że z drugiej strony. Sobie objadę tędy na spokojnie. Hopsa. Teraz wystarczy tylko się schować i poczekać. Naprawdę muszę się chować aż? Nie chciałem nic stąd brać. Chciałem drzwi zamknąć. O! To można wysadzić. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. Okej. No to ukrywamy się za drzwiami. Czekamy do północy. Dobra, niech będzie równo. Równiutka północ. Okej. Co to będzie się działo? Siedzimy na stołeczku. Raczej na beczułce. Triss, skąd wiedziałaś, że... Aha, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Idzie, schowaj się. Dobra, mamy typa. Zamykamy drzwi. Nie zamykamy?
jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. No nie wiem, co? Kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Bardzo niegrzeczny. Nie mówi się tak do damy. Do damy nie, ale do wiedźmy można. Można, ale nie polecam. Jajka mu spaliła. Zmądrzałeś? Pierdol się. Wytrzymam. Pewnie, że tak. Świetnie. Dopiero się rozgrzewam. Nie reaguje, pierdziele, niech się pali. Myślisz, że bardziej nie może boleć? Otóż może. Już! To ja. Będziesz mówić? Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Szukam Jaska. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. To... O co wam chodziło? O pieprzonego minstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagią bełbie? Dla takiej płocki? Nie wierzę. Dobra. Do rzeczy. Jaskier jest na wyspie świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem ci powiem. Niech mówi dalej, jak przygotowałem. Z czystej ciekawości. Dla kogo pracujesz? Nie powiem. Nie ma mowy. Jesteś pewien? Radowid! Pracuję dla Radowida! Nie, lecimy dalej, no jeżeli tutaj odpłynie. Gdzie Menge ukrył skarb z jego Rivena? Nie mam pojęcia. Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś znów wył z bólu? Tak! A mimo to powiedziałem, że nic nie wiem. Nie daję wam to do myślenia? Mówi prawdę? Na to wygląda. Co Radowid chciał osiągnąć za pomocą Mengego? Oczyścić sobie przed pol. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukien syn zapłaci za to. No to wszystko wiemy. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Wiera? Wiem, za dużo widział. To się zgadza. Jak to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Wyczyść mu pamięć. Wystarczy. Ale... Pomogłem przecież! Pomogłem! To nie takie straszne, daję słowo. Cesle Angef. Jak się czujesz? Podle. Okropnie parszywie. Oj, nie przesadzaj. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i... upić. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić Jaskra. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki.
Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Znowu to samo. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... Teraz już stąd chodźmy. Spoko. Przeszukamy jeszcze ten domek. Może chłopina miał coś przy sobie. Fajny miecz miał, czemu go nie mogę zabrać, no. Chut nie, ale spirytus tak. Fiolka nie. Byle paskudy nie będę zbierał. Sztaba stali pewnie, że tak. Złomony grabień nie. Nóż do masła nie. Chochla nie. Sztabka. Spiryt się przyda. Fiolka. Kubek. Kurde, czemu ja ci nie mogę przeszukać? Czy tak leżysz nieprzytomny, no. Zabrałbym ci ten miecz i tak nie pamiętasz, że go miałeś. Proszek alchemików. Kurde, za dużo x-a klikam. Stara kozia skóra, nie. Pasta alchemiczna, tak. Znowu za dużo. Dobra, wszystko mamy. Możemy iść. Dzień dobry. Raczej do widzenia. Co tu jeszcze mamy? Chleb? Nie. Okej. Okej. Jedziemy do Pryszczyli. Zobaczymy, co powie. Jedź, koniku mój. Ulubiony. Jeja. No, cały czas. Sprintem. Hamuję tutaj. Czasami niepotrzebnie. Ależ dzisiaj gorąco znowu. Duchota się robi, wiecie, popadało trochę i przestało padać i teraz się robi duszno. Mam nadzieję, że znowu popada jeszcze przed nocą. Tak, żeby się trochę przewietrzyło. Co tam jest? Coś tam jest na mapie, nie bardzo wiem, co to jest. Co to ma być? Drabanda. O! O! O, oho! Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu. Dobra, dobra. Pogadamy innym razem. Taki skok do wody. Fajnie, podoba mi się. O, proszę. Skąd ja o tym wiedziałem, bo nie pamiętam. Dobra, trzeba podjechać do kupca. Najpierw trzeba wyjść. Koniu mój podjąć z drugiej strony, byłoby fajnie. Bo za szybko się ruszać nie mogę. I oni tak wyławiają to w takim miejscu, że tam strażnicy stoją, tam są dwie wieże. Tam trzecia wieża. Przecież to idealnie widać. A, on tam coś mówił przecież, że to pod samą wieżą jest właśnie strażnicy. Chyba już kojarzy temat. Nie, no naprawdę, Płota, co ty robisz? Okej, okay. Okej. Okay. Płota się rozciąga po prostu. I druga nóżka, i druga. Tak. Jeszcze jeden, dwa. No, musisz się przetransportować, bo tu nic z tego nie wyjdzie tam naprawdę. Halo, koniu mój. Muszę odejść, bo przecież nic z tego nie będzie. Dobra. Teleportowała się gdzie indziej. Teraz jedź do mnie. Super. Dobry koń. Bardzo dobry koń. Teraz pojedziemy do handlarza. Handlujemy co nieco. Chociaż może jakieś fajne rzeczy znalazłem też. Coś lepszego niż mam? Nie. Nie. O. To jest dobre. To jest dobre, ale nie aż takie dobre. To też nie jest aż tak dobre, żeby to nosić. No, no nic, to dobrze się to sprzeda po prostu. Ładnie się przepakowałem. 78 na 60. Spoko. Naprawię sobie rzeczy. Sprzedam kilka rzeczy, zarobię pieniążków. I w zasadzie to mi się zwróci. Nie, tędy spróbujemy. Oj, Płota. Ten pijany wraca, jegomość z imprezy. Tutaj fajny, fajna impreza tam była. Podobało mi się. Okej, kowal gdzieś tutaj. Z tej strony. Chyba tu są drzwi. Co on tam wymiotuje? Chyba tak. Niestety. Dzień dobry. Ojejku, co ty masz zamknięte? Halo, na górze siedzi pewnie. Tylko czy on mi pomoże? Czy będzie miał na tyle pieniędzy? Aby wydać je na wszystkie moje dobra. Gdzie ty jesteś? No bez jaj, tu powinien być koleś, no. Znowu? Ja tu mam niefart. Prawdę mam niefart. Przeczekam do rana, może się pojawi. No i dawaj. Gdzie jesteś?
Ojejku, jejku, jejku, czemu się nie spawnujesz, chłopie? Czemu mi to robisz? Nie robi się tak. Muszę jechać do innego handlarza w takim razie. Ech, co za czas. Albo przejść w to mi z powrotem. Chyba, że to nie był jego dom, ale wygląda jak jego dom, raczej. Raczej bym stawiał, że to jednak tu. Chodź, koniu mój, pojedziemy gdzie indziej. Widzicie? Trochę sobie pokrążymy po mieście dzisiaj. Tak, żeby nie było. Że ja tylko misje i zadania robię. I to wszystko. Dobra. Inny handlarz. Ten się zaciął. Ja mam nie fart. A tamten pewnie nie będzie chciał kupić tych rzeczy, co ja je mam. I tak się będę tutaj wracał. I on ostatecznie się pojawi, jak już się przejadę w tym z powrotem, prawda? Tak będzie. Dobra. To jest ten z bramy, co jakiś... Nie, no, zblokowałem sobie miejscówek. Siadaj na tego konia. Odpocznij. To jest takie... Mogłaby się płotka przesuwać, jak ja do niej podchodzę. To by było fajne, bo nie blokowałaby mi miejsca w takim momencie. Otwierać. Dawajcie, ziomki. No, otworzyli, zanim zdążyłem zapukać. To się nazywa refleks. Brawo. Odwierny. O, jeny, jeny. To się wydaje tak daleko, jak nie mogę sobie truchtać nawet. Chodź, kupiec. Pokaż swoje towary. Ciekawe, czy masz hajs w ogóle, bo ostatnio tu nic nie miał. O, coś tam ma. W zasadzie to... Wielkich pieniędzy za to nie wziąłem. A, to jest ten mój mieczyk. O kurde, to drogo sprzedam. Co tu jeszcze mamy? To... No nic, już nie mam takiego. To jest tanie. Wow, jak dorwę jakiegoś kupca na to, będzie masakra przecież. Dobra, jeszcze kilka rupieci może się znajdzie, co? Nie, że się znajdzie. Stara kozia skóra, potwierdź. Co tu jeszcze mamy? Zwykły przedmiot. Dobra, wszystko sprzedane. Fajnie. Żegnaj. Żegnaj. Czy ja mogłem u niego kupić juki? Moment. Miałem się rozglądać za tymi jukami przecież. Pokaż swoje towary. Podejrzewam, że nie ma towary. Sprawdźmy to. Jeszcze tak na szybko. Jest! Są juki. 904 to kosztuje? Kupuję. Pewnie później mi braknie na statek, ale zdążę sobie zarobić na to. Żegnaj. Rzucę te juki, nie będę przepakowany przynajmniej. Teraz mogę latać z przedmiotami. Ha! Ha! 160 miejsca w ekwipunku i dziękuję i czołem handlarze. Aż tyle razy szukałem tych juków, a tu proszę, znalazły się takie porządne. No i możemy jeździć. Jak wyglądasz? Dobrze wyglądasz. Z tyłu masz plecaczek. Znaczy te juki całe. Naprawdę dobre. Porządne znalazłem. Super. Patrzcie. Zapakowane. Nawet muzyka się zgadza od razu. Pam, pararam, pam, 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 pam. Fajna kładka tam górą idzie. Znowu podejrzany typ. Dobry podejrzany typie. Prawie wpadłeś do wody. Szkoda, że nie wpadł. Jakby wpadł, to by było trochę zabawnie, wiecie. O. Zniknął teren, się pojawił. Tu znowu kapłan Wiecznego Ognia. Fanatyk. Fanatyków pełno. Następny. Ja nie mogę ich tu wytłuc po prostu. Nie lubię ich. Powinno być zadanie w stylu wytłucz kapłanów ognia, Wiecznego Ognia. Widzicie, jak się wystraszą? No cóż ja wam zrobię? Czemu tam trup leżał w ogóle? A pijaszka to jest, myślałem, że to martwa kobieta. Po prostu pijany ktoś. Ej hu, ej hu. No ja usłyszałem. Tamten się schlał wczoraj. Dobra, czy to tu? Dzień dobry. Ćwiczysz ukłon? Spoko. Tak, to ja. Wiem, gdzie jest Jaskier. Dudu? Gdzie? W Lochach, na Wyspie Świątynnej. To jakiś żart? Nie. Nie żartuję. Ale spokojnie. Triss wymyśliła, jak go wyciągnąć. Musimy tylko znaleźć Dudu. Twierdzisz, że musicie znaleźć Dudu, żeby znaleźć Jaskra, żeby znaleźć Ciri? Tak. Brzmi jak strasznie dużo szukania, ale życzę wam powodzenia. Nie mam wyboru. Muszę się spotkać ze skurwielem juniorem. Może on będzie coś wiedział. Okej. Okay. No i tyle chciałem wiedzieć w zasadzie.
No, więc nie przedłużając, bo dzisiaj czasu mało, dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie materiał, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!